Minis, patrz jak ty mini. O, mini, mini, dzięki ci bardzo, że mnie podwiozłaś. Ach, nie ma za co. Ach, wiem jak bardzo chciałaś być na tym kempingu. Och, naprawdę jestem ci bardzo wdzięczny. Nie przejmuj się tym. O, mini, zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Tak? O co chodzi, Miki? Bo ja coś dla ciebie mam. Tak z wdzięczności. Och, jak miło. A co dla mnie masz? Zaczekaj, przyniosę. Wow! Jajko, niespodzianka. O, zaczekaj. Na co zaczekać jeszcze? Zobaczysz. Wow! Dwa jajka niespodzianki. Dokładnie. Ale zaczekaj jeszcze. Na co? Na co? Zaczekaj. Och, ciężkie. Wow, trzy jajka niespodzianki. Dokładnie. Trzy jajka niespodzianki dla ciebie mam. Otworzysz je? Wow, Miki, jesteś wspaniały. Pewnie, że otworzę je, ale naprawdę wszystkie one są dla mnie? Oczywiście, że dla ciebie. Co bym bez ciebie zrobił? Nie mógłbym spędzić czasu na moim kempingu. Nie mógłbym zrobić spływu. Uratowałaś mi życie. Moje auto miało dziurę w oponie. No tak, no masz rację, uratowałam ci życie. Otwórzmy zatem te jajka, super! Widzę, że się cieszysz. Oczywiście, że się cieszę. Który najpierw, który najpierw? Do ciebie należy decyzja. Wybieraj, ja sobie tutaj stanę, a ty wybierz. Okej. Może to pośrodku, bo tutaj jestem razem z Daisy. Wow! A ja myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Pozwól, mini, że ci pomogę w otwieraniu tego oto jajka. O, nie ma sprawy. Cześć, jak się masz? Ja mam się bardzo dobrze. A ty jak się masz? Ja mam się świetnie. Właśnie podrzuciłam Miki na jego kemping. Dokładnie. Dzięki, mini, jeszcze raz. O, wspaniale, uwielbiam kempingi. Otwórzmy to jajko teraz. Ale wiecie co, tutaj nie ma żadnej perforacji. Tak obracam i obracam i nie widzę. Więc będę potrzebowała czego? Moich nożyczek, dokładnie. Uwaga, rozcinam tą folię. I zaraz zobaczymy, co znajduje się w tym jajku. Ale ma śliczny kolor, jest takie bardzo ciemno-różowe, podchodzące w czerwień. Bardzo mi się podoba. Mi też. Miki wiedział, co kupić. Dokładnie, wiedziałam, że ci się spodoba. Zerknijmy zatem, co jest w środku tego jajka. Otwieram je i... piękne rzeczy. Spójrzcie tylko. Wow, i naklejka, i ciasteczko, i zabawka jest. Tutaj już więcej nic nie ma. Możemy sobie to odłożyć na bok. Ciacho, ciacho najpierw. Tak, poproszę, pycha. I już zaraz się do niego dostaniemy. Jakie fajne ciasteczko. Pychotka. Mini mi tak troszkę w brzuchu burczy. Ach, no dalej, poczęstuj się. Okej, dzięki. Chcesz troszkę? Tak. Pycha, resztę na potem może. Albo zjem całe. O, Miki zjadł wszystko. O, już mi lepiej. O, dzięki, mini. Nie ma za co. Musisz mieć siły do spływu. Dokładnie, bo ja dzisiaj będę miał spływ kajakowy. A jesteś przygotowany? Tak mi się wydaje. Okej, no to świetnie. Bardzo się cieszę razem z tobą. Zobaczmy, co tutaj znalazło się jeszcze w tym jajku. Jaka fajna naklejka. Mini, zobacz, to ty. O, rzeczywiście to ja! I mam nawet taką samą sukienkę. Dokładnie, taką samą kokardę we włosach. W moich kilku włosach, a raczej między uszami. Dokładnie, dokładnie, między uszami. Bardzo fajna naklejka, podoba mi się. I kropeczki są wszędzie. Takie tło, jak choćby z dalmatyńczyków. Podoba mi się bardzo. Okej, połóżmy sobie ją może tutaj na razie. O! Później sobie zapakujesz do auta, tak? O, oczywiście, że tak. Co jeszcze udało nam się znaleźć? Zerknijmy. Niespodzianka. Jest to niespodzianka. O, taka przywieszka do kluczy. I jest tutaj gra. Oj, tą kuleczką trzeba dostać się w to oto miejsce. Czy mi się uda? To nie jest łatwa gra. Spróbujmy, spróbujmy. I teraz szybko muszę tak... O, jest! Udało mi się! Ale miałam szczęście. Udało mi się bardzo szybko tą kuleczkę tutaj przeturlać. Brawo! Jak to
to zrobiłaś. Ja nigdy nie mam szczęścia w takich grach. Wiesz co, to będziesz miała teraz okazję sobie troszkę poćwiczyć, ponieważ to jest twoje. Ale świetne. Bardzo mi się podoba. A zobacz, tutaj masz troszeczkę inną sukienkę i inną kokardę. Rzeczywiście, tutaj jest troszeczkę ciemniejsza. Macie rację. Nawet nie zauważyłabym tego, ale tak, tak jest. Ta kokarda i ta sukienka jest ciemniejsza. Świetna zabawka. Położę ją tutaj. I co jeszcze można znaleźć w tych jajkach? Mamy jeszcze dwa jajka do otwarcia. Przygotujmy się na to, dobrze? Więc... trzy rodzaje takich fajnych gierek są. Super. Tu są takie bączki z zębami takimi ostrymi. Ojejku! I naklejki. Mamy trzy naklejki 3D. Jedną już udało nam się znaleźć. Ale zaraz. Czy to jest naklejka 3D? Nie wygląda. To nie wygląda jak naklejka 3D. To chyba jest coś innego. Jednak może to jest gumka? Nie wiem, co to jest. Może uda nam się znaleźć w kolejnym jajku. I mamy też gumki takie do mazania, które można sobie nałożyć na końcówkę ołówka albo kredki. Świetne. Bardzo fajne. A z tyłu literki. Także z tyłu nic ciekawego, tak naprawdę. Jejku, mini, ale szczęście. To co? Kolejne jajko otworzysz? Pewnie, że otworzę. Teraz to poproszę. Okej, nie ma sprawy, już Ci pomagam. No, na tym obrazku jest mini, która słucha muzyki. Jakiej muzyki lubisz słuchać? A mogę ja powiedzieć pierwszy, jaką ja lubię? Jasne, Miki. Jakiej muzyki lubisz słuchać? Ja uwielbiam śpiewać taką muzykę do ogniska. A jakiego rodzaju to jest muzyka taka do ogniska? Bo ja nie wiem, o czym ty mówisz do mnie. No taką, którą się śpiewa przy ognisku. Znacie jakąś muzykę, którą się śpiewa przy ognisku? Napiszcie w komentarzach, na pewno jakąś znacie. To było pytanie do wszystkich. Super, bardzo fajne pytanie, Miki. Podoba mi się. Mini, a ty jakiej muzyki lubisz słuchać? Wiesz co? Ja to tak tradycyjnie, pop. Uwielbiam muzykę pop, wszystko co leci w radio i w telewizji, bardzo mi się podoba. A masz jakąś ulubioną piosenkarkę? Ja je lubię wszystkie, naprawdę, wszystko mi się bardzo podoba. No, widzę, że nie chcesz zdradzić, kto jest twoją ulubioną piosenkarką. Na razie nie, może kiedyś wam powiem. Dobrze, trzymamy cię za słowo, a na razie... Zajmiemy się rozcinaniem tej folii na tym jajku, ponieważ bardzo chcę zobaczyć, co uda się nam znaleźć. Ta folia jakoś tak ciężko schodzi, ale może będzie warto. Na pewno będzie warto. Miejmy taką nadzieję, że będzie warto. Liczymy do trzech. 1, 2, 3 i otwieram to jajko. Proszę bardzo, kolejną gierkę udało nam się znaleźć. To jest ulotka, to jest naklejka. Wiecie co, to chyba są te naklejki 3D. Nawet wyglądają tak troszeczkę trójwymiarowo, powiedzmy. Są bardzo wyraźne, to trzeba przyznać, bardzo ładne. Tym razem sukienka czerwona sukienka w białe kropeczki. O, w której mini jest lepiej? Ja wolę chyba różowy. O, mini. A mi się wydaje, że lepiej ci w czerwonym, chociaż nie wiem, we wszystkim ci dobrze. Jak to się mówi? Ładnemu we wszystkim ładnie, a ja jestem ładna. No i bardzo skromna. Wiem. Ale tak wszyscy mówią, że wyglądam dobrze. Bo wyglądasz bardzo dobrze, ale troszeczkę skromności by ci się przydało, naprawdę. Okej, spróbuję następnym razem być bardziej skromna. No mam nadzieję. Okej, naklejkę damy sobie tutaj do tyłu, obok tamtej. Mamy ciasteczko. Ktoś jeszcze jest głodny, Mini? Ja już nie, dziękuję. Miki? Nie, Mini może sobie zabrać. Okej, w takim razie od razu załaduję jej to do auta. Czy coś jeszcze w tym jajku jest? Nie, już nic więcej nie mamy w tym jajku. Zatem zerknijmy na tą gierkę. Czy to jest taka sama gierka, jaką już mamy? Dokładnie, taka sama. Mamy dwie takie same gierki. Myślałam, że jednak uda się jakąś inną. No cóż, może być. To może tą damy od razu sobie też do auta. A co? I ta sama ulotka tak naprawdę. Czy mamy jakąś naklejkę? Czy to jest ta naklejka? Nie, bardzo podobna. Mini tutaj po środku też ma taką sukienkę czerwoną w białe kropeczki. Ale jednak to nie jest taka sama. To zatem do tyłu sobie tam gdzieś damy. I dokładnie, teraz Mini musi otworzyć ostatnie jajko, które dla niej kupiłem. Aha, bardzo dobrze, Miki, bardzo dobrze. Jesteś na to gotowa, Mini? Jestem jak nigdy.
Okej, w takim razie ostatnie jajko zostanie otwarte. Trzeba bardzo uważać z nożyczkami, zwłaszcza z takimi ostrymi jak moje. Tym razem chyba od dołu to otworzą, bo ta folia jakoś tak mocno jest ściśnięta dookoła tego jajka i bardzo mi ciężko nawet tutaj takie ostre nożyczki wsadzić pod tą folią. I co ja teraz zrobię? Troszeczkę nadcięłam, ale nie wiem, czy wystarczająco. Miejmy nadzieję, że tak. Dokładnie, miejmy nadzieję, że tak. Ojej, coś mi się tutaj udało odskrobać troszeczkę, ale czy to na pewno wystarczy? Chyba jednak nie. Spróbuję tą folię jakoś naciągnąć i jeszcze raz natnę ją. Chociaż troszeczkę więcej, czy mi się uda? No nie wiem. O, widzicie? Mało co. Mało brakowało, abym niechcący się mogła zaciąć tymi nożyczkami, ale jest, jest, folia idzie, już ją zdejmuję. Jest, to nie było łatwe z tą folią teraz. Dobrze zapakowane, to chyba dobrze. Masz rację, to chyba dobrze, że jajko jest dobrze zapakowane. Uwaga, otwarte jajko. I co znajduje się w środku tym razem? A, taka sama. Zobaczcie, to jest dokładnie taka sama gra. A, no nie mieliśmy zbyt dużo szczęścia. Jak to nie, ups, jak to nie? Będę mogła je rozdać moim przyjaciółkom. A jak mają na imię twoje przyjaciółki? No jak to nie wiesz? Clarabella oraz Daisy. A no tak, no rzeczywiście. No to w takim razie do auta z tym i będziesz mogła się ze swoimi koleżankami tak naprawdę podzielić swoimi zabawkami nowymi. To jest ulotka, więc tego nie potrzebujemy. I mamy kolejną naklejkę, ale wiecie co, chyba taką naklejkę już mamy. Więc dwie takie same naklejki, jedna jest tylko inna. Tą damy sobie po środku, żeby fajnie wyglądało. O, fajne są, podobają mi się bardzo. Świetne. Miki, która naklejka najfajniejsza? Te są takie same, więc może je tak damy, o. Wybieraj. Dzisiaj Mini ma różową sukienkę, więc wydaje mi się, że różowa. O, bardzo fajnie. Podoba mi się. A mi się bardziej ta chyba czerwona jakoś tak troszeczkę. No nie wiem sama. I co jeszcze tutaj mamy? Ciasteczko. Ciasteczko, którego nie będziemy otwierać. Dajemy je do autka od Mini. O, jest. No i koniec. Naklejki też do autka? Tak, poproszę. Wszystko do autka. Okej. Czy to się tam zmieści teraz? Masz już to autko tak przeładowane. Jak ty będziesz jechała? Zobaczcie, jak jest naładowane autko od Mini. Jak ja to mam jeszcze tutaj wcisnąć? Czy dam radę? Może dam radę. Chyba się udało. Ale gdzie ty będziesz siedziała? Jakoś to upchnę. Okej, w takim razie odprowadzam twoje autko tutaj, z tej strony. Zaraz będziesz się z nami żegnała, tak? Dokładnie, ale tak się zastanawiam nad czymś. Nad czym się zastanawiasz? Bo wiesz, bo Miki jakoś tak drży. Troszkę mi zimno. Troszkę, ty naprawdę drżysz. Czy masz coś do zjedzenia? Mam. Okej, gdzie jest moja przenośna lodówka? O, tutaj. Otwórzmy ją. Okej, już ją otwieram. Miki, stańcie na boku. Stańcie z boku. Co my tutaj mamy? Mam jabłko, kanapkę, sok, ale to wszystko jest zimne. Oj, biedny ty. Chyba muszę ci przygotować coś ciepłego do wypicia. Ale zaraz. Woda, potrzebujemy wodę. Tam w strumyku jest. Okej, ale sama woda to taka niezbyt smaczna. Zaraz, tam obok lasu widziałam... Troszkę rosło truskawek. Zaczekaj, Miki, zaraz przyniosę wszystko. Garnek. O, jest tutaj. O, już, biegnę. Zaczekaj na mnie. Okej, Miki, Mini, czekam. I poszła. Jejku, kiedy ona wróci? Nie wiem, mowy szybko, bo mi zimno. O, na pewno za niedługo będzie. Jestem. Przyniosłam wodę. O, trzeba ją wstawić. Już się za to zabieram. To jest ognisko. Proszę bardzo. Gorące. Postawmy sobie zatem tą wodę. Żeby tylko nie rozlać. Dokładnie. O, niech się grzeje, a ja idę po te truskawki. O, wracaj szybko. Okej. Zobaczcie, jaką znalazłam olbrzymią truskawkę. Wow, woda już się gotuje. O,
o, na stoliczku sobie stanę tak, o, oczywiście to jest taki stołeczek fajny, wow, skąd takie stołeczki znalazłeś, Miki? Wiesz co, byłem u takiego pana, który takie stołeczki mi zrobił z pieńków drewna. Stań przy ogniu, stań przy ogniu. Okej. Okej, no to teraz truskawka. Tutaj? Tak. No to czekamy. Zaraz będzie kompocik, zaraz będzie kompocik. Ach, wydaje się, że już jest gotowy. Ach, na pewno jest już gotowy bulgacze woda. Trzeba go zatem zdjąć z ognia. Uwaga, przesuńmy to ognisko w tą stronę. Wygląda pysznie, kompocik się zrobił wspaniały. Jak pachnie. Powąchaj, Miki. Już. Napij się, tylko powoli. No jeszcze musisz więcej się napić, żebyś przestał się trząść. Już prawie się nie trzęsę. Ups, mój nos. O, mam mokry nos. Zaczekaj, mam w aucie chusteczki. Już biegnę. Już cię wycieram. Już dobrze. Och, dzięki, Mini. Możesz sobie ją zachować. To dla ciebie. Dzięki, Mini. Wypij do dna. Uch, to dużo strasznie. Wiesz co, Mini, może nie do dna, ale nie wypij jeszcze troszkę. Okej. Możemy to sobie postawić z powrotem tutaj, żeby było cieplutkie. A ognisko już jest troszeczkę mniejsze, więc akurat będzie się tak fajnie grzało. Temperatura się utrzyma i będzie wszystko dobrze. No to co? Miki, jak się czujesz? Od razu lepiej. Jestem już teraz gotowy na spływ. Na pewno jesteś gotowy? Trzeba to sprawdzić. Cośku, pomóż nam. Wow, coś tutaj leci. Wow, co to jest? Wow, mam to, nie umiem tego złapać. Wow. Co to jest tutaj? Co się nam podpowiada? Aha, to są rzeczy, które musisz mieć, Miki, żeby być przygotowanym dobrze do spływu. Na pewno masz wszystko? Tak mi się wydaje. Sprawdźmy. Okej, moi drodzy, zerknijmy zatem. Co tutaj mamy? Kamizelka. Czy masz kamizelkę? Kamizelka. Mam, w plecaku. Mini, sprawdzisz? Jasne, że sprawdzę. Tak, jest. Okej, kamizelka jest. Kolejna rzecz to są takie fajne wiosła, ale świetne. Masz je? Czy masz je? Mam, tam są. Tam. A, rzeczywiście są tutaj. Zerknijcie, są. Świetne. Bardzo dobrze. Kolejna rzecz. Kask. Tak, jest w plecaku. Zerknij, Mini. Okej. Jest. Świetnie. I mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, ale co to jest? Co to jest? Chyba z pomocą musi nam przyjść Cosiek ponownie. Tak? Dokładnie, Cośku. O, przesuniemy go sobie tutaj. Pomoże nam zapewne. Uwaga! I cóż to mamy tutaj? Ja wiem. To jest kajak. Tak, to jest mój kajak. Mam go. Gdzie go masz? Gdzie? Ach, tutaj jest. Jaki piękny kajak. Skakuj do niego. O, super. Mieści się na siedząco? Jasne. O, świetnie, zobaczcie na to. Miki, ale może się tak nie schylaj bardzo, może tak lepiej. O, lepiej, zupełnie, masz rację. Super, no to w takim razie Miki jest gotowy na co? Uwaga, na co Miki jest już gotowy? O, Mini, czy ty wiesz? Nie wiem, nie umiem się rozszerzać, przesuń się troszeczkę, Miki. Nie wiem, może Cosiek przyjdzie nam z pomocą. Cośku, przyjdź nam z pomocą. Na co Miki jest gotowy? Tak jest! Miki jest gotowy na spływ! Ale wspaniale! No to Miki, w takim razie ja się z tobą żegnam. Cośka, przesuwamy. Ach, Miki, mam nadzieję, że będziesz się bawił świetnie. Mini, pożegnaj się. Na razie, Miki, ja biegnę do mojego auta. Żegnam się z wami wszystkimi. Na razie, pa, pa! Trzymajcie się! O, i poszła. Odjechała. Miki, jesteś gotowy? Tak. No to w takim razie wyjdź z tego kajaku. Proszę, załóż sobie go tak
i możesz udać się gdzie? Jak to gdzie? Na spływ, nad rzekę. Na razie, moi drodzy, trzymajcie się. Kciuki w górę nam zostawcie, dokładnie kciuki w górę nam zostawcie. I subskrybujcie nasz kanał, a ja wybieram się na spływ. Pa, pa! O, do zobaczenia wszystkim, pa, pa! Miki już idzie, pa!